Już mamy zapasy. Trzeba dobrze zacząć tydzień. Cięcie to było. Jak trening, co tam ci było? Fajnie, takie drille różne dosyć. Złapaliśmy się z Adrianem na początku i myśleliśmy, że będą jakieś zmiany dalej z chłopakami, ale zrobiliśmy cały trening z Adrianem. Różna techniczka. Fajnie. Czekam na wieczorną stójeczkę. Zobaczmy, co tam naszykują. Atmosferka jest kolorowa. Jak tam chodzi trening? Dobrze, fajnie, w porządku. Fajna atmosfera. Nie było za ciężko. Wieczorem drugi trening. Nie mogę się doczekać. Elo. Jedziemy właśnie na nagrywki dla KSW. I pierwszy stare down z moim przeciwnikiem, Robertem Buchało. Artur jak zwykle się leni. My za nim jedziemy. Artur Posolaris przegiął z opalaniem i teraz musi leżeć. Ale naprawdę przez piękną okolicę przejeżdżamy. Zaraz wam to postaramy się pokazać. Jesteśmy tutaj drugi tydzień, a dopiero pierwszy raz o tej godzinie na plaży. Tak to nawet nie ma czasu na to. Cały czas trening. Klimat, jak nagrania wyjdą słabe, to nie wincie mnie, tylko Artura. Ja dopiero się uczę. Uciekać już umiesz. Trzeba to sprawdzić w praktyce.
ciągnij brzuch. Ja się dopiero uczę. Nagrywam i czytam. Wskazówki. Od mistrza. W Ameryce, nie mil od Polski, trenujemy w osobnych grupach 15 minut od siebie, nie? Ciekawie. Rozleciliście samolotem. Tak, rozleciliście samolotem. Także niesamowite. Akcja z filmu. Tak jest. Mamy. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję. Hej. Kolejne sparingi za nami. Czuję się niesamowicie, bo minął mi ten jet lag i to taki ten zajazd lotem i potem miałem delikatną infekcję. Teraz już jest pięknie, dobre sparingi. Nie wiem ile rund było, z 6? 5-6 rund, nawet może 7, nie wiem. Bo tak z tymi rozgrzewkowymi to 8 chyba nawet. Nie zabrakło mi tlenu na żadnej z rund, także no świetnie, bo wszystkie rundy bardzo na plus. Probiłem z chłopakami z UFC, z Bellatora, nazwisk dokładnie nie pamiętam, wiem, że robiłem z ziomkiem z UFC, który się nazywa Esteban, ale i walczył w 70. Ale no nie, fajnie, wszystkie rundy bardzo na plus, cały czas zapierdzielamy, rozwijamy się, Adi ciągle żre. Ciągle. Jakbym teraz jadł tyle co Adrian, to ważyłbym 90 kg. I to nie, i nie mówię tego na żart, nie? Lubi przyjąć? Tak. Co tam masz, Adi? Co masz, Adi? Co, mam uśmiechną twarz. Dobra, gdzie jedziemy, ty, nawigator? Mordo, no do Miami. Nie myślisz, że się na to posa. Za wielka głowa. Mądro. Bierzesz? A jak? No ty, na face to face. Zajebiście, no. Sprawdzimy ci gryzą? Dawaj, paty. Ale przepiękne, nie? Jak widać, deszczowy dzień, także lecimy do Walmartu zrobić duże zakupy na cały tydzień, żeby pilnować dietki, żebym nie był gruby, tylko docięty. Jedziemy to zrobić. Jedziemy to zrobić. Nie
takie tornado zobaczyć, no kto ma takie doświadczenie w życiu, że widział tornado? No, mało. Ja dziękuję jakby co, nie? No, ale to wiesz, no. Wiesz jak to jest. Ja lubię sporty ekstremalne. Wszystko po kontrolu? Miało być słoneczne Miami, ale poszukali nas. Ja chcę zwrotu przynajmniej połowy pieniędzy. Ładnie. Co to jest? Burak. Taki wielki burak. Ja przecież się znam na burakach i jeszcze takiego buraka wielkiego nie widziałem. To jest imbir, mordo. Tak serio, tu nie mam pojęcia. Zapraszam. I'm sorry. What the fuck is that shit? Dziki pochrzyn, znany również jako White Yam, to tropikalna roślina pnąca o liściach w kształcie serca. W Afryce i Ameryce Południowej pochrzyn jest codziennym składnikiem diety milionów ludzi, ponieważ bulwy zawierają oprócz drugorzędnych substancji roślinnych, witamin i minerałów dużo skrobi. Dziki pochrzyn znany jest ze swoich odmładzających właściwości, a także skutecznego regulowania poziomu hormonów w organizmie. A przepraszam pani, co tutaj szuka? Ciasto waniliowe. Wygląda dobrze. Ładnie, bierzemy. Czy dzięki temu Patryk zrobi wagę, jak Akop przykazał? Nie, Patryk jest grubo. A ty co masz? Kamera cię widzi. Ja każdego pojemnej, a że Patryk dla... nie jest, to dla mnie dwie. Znaleźliśmy ser 0% tłuszczu. 0%. Coś Patryk będzie chudy. Milcz, czy domu trzeba wspierać MMA, dlatego sponsor UFC. Zobaczymy, jak ta woda smakuje. Pewnie jak woda. Jaka woda dobra! Jaka woda dobra! La 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 la. Adi, a co, co tu masz? Hantla do motoryki. Dawaj to. Spacer Hamera pan zrobił. Spacer Hamera? Spacer Hamera. W tej ilości siatek i o naszych ekologicznych. Zajebiste, że my taki malutki kraj mamy taką jazdę na tą ekologię, wiesz, i myślimy, że zmieniamy świat, a taki rynek, proszę bardzo, siatek do wyboru, do koloru, do wszystkiego dają siatki. Tych siatek później w domu nie ma co z tym robić, nie? Samochody 6-7 litrów, a u nas chcą wycofać diesla, nie? Czas jest bogatszy. Pomówienia. To nie powinno tak wyglądać. On ma jeszcze zaległą wypłatę ze strajka. Do oddania. I to jest game changer. I to trzyma, i to utrzymuje go w Stanach. Ta wypłata. Czyli jak widzicie, młodzi prospekci, warto walczyć do strajka. Od razu lecisz 2 dni po dostanu. Tak. 2 dni po wygranej walce ze strajkiem, możesz sobie pozwolić na... wylot do Kilkli, na Florydę, do Miami. Także nie ma wiedzy.